jesteśmy przygotowani jak zawsze, tak, wiemy co mamy robić, mamy plan, cały tydzień po to się przygotowywaliśmy i myślę, że już każdy czeka tylko na pierwszy gwizdek i do boju. Panie trenerze, pytanie. Jak oceniam dzisiejszego przeciwnika? No, zespół Hutnika na pewno jest na fali wznoszącej. Ostatnio dość regularnie punktuje. Jest to na pewno zespół, który posiada w swoim składzie niezłych zawodników, już ogranych na poziomie drugiej ligi. Mają swoje cele, tak samo jak my. Natomiast spodziewam się meczu ofensywnego, w którym dwie drużyny będą walczyły o zwycięstwo, bo znam zespoły z Krakowa i wiem, że grają w Hutniku zawodnicy, którzy byli wychowywani też w tak zwanej krakowskiej piłce. Dlatego mecz myślę, że będzie otwarty. My się skupiamy na sobie, mamy swoje cele. Musimy punktować, zresztą tak jak dotychczas. Mam nadzieję, że na koniec dnia to my się będziemy cieszyć 3 punktów. A przede wszystkim piłka nożna to jest zabawa i fajnie jak dzieci mogą w tym uczestniczyć między innymi z nami. Druga noga to samo. Dawaj. Jak myślisz? No nie. No. To co, nie dogadamy się? Tak.
chcesz, nie znasz się. Wejdź wolny przez. Nie ziejcie wujo luber za wysoko. W przypadku straty stopę są pana dwa. Nam się łatwiej strzały ustawić. A jak idziemy w pół dystansu, to ja mam jednego za plecami, tak jest, a drugi wchodzi mu za plecy, nie? Dawać pan, nakręcamy to jeszcze bardziej po kolejne bramki. Kto wygramy? Dawaj, dawaj! Za 4-2-3-1, po prostu bramy. Jak to mówią, no długo prowadziliśmy 1-0, mieliśmy swoje sytuacje, ale niewykorzystane sytuacje gdzieś tam mogłem się mścić. No i tak też w naszym przypadku było, niestety nie udało nam się zdobyć bramki, kiedy Hutnik już wyrównał i niestety dzisiaj tylko remis.